Mam przygotowane słowo do was. Chodzę z nim już od kiedy ksiądz Darek powiedział, żebym tutaj przyjechał i powiedział homilię podczas mszy świętej. Wziąłem to sobie bardzo mocno do serca, bo chociaż pamiętam, jak sami żeśmy zapraszali różnych kapłanów i gości z konferencją, to nie wiedziałem, że stojąc przed wami można mieć taką tremę. Ale no, to jednak jest walor tego miejsca i tego spotkania. Moi drodzy, zacznę od tego, że kiedy chodziłem tutaj po placu, już na koniec czy nawet po spowiedzi, widziałem różne reakcje. Widziałem łzy w oczach. Widziałem, jak ktoś wstawał od spowiedzi i aż sobie chyba westchnął w duchu, że już to wszystko ma za sobą. Widziałem też tych wszystkich, którzy również nie poszli do spowiedzi. Widziałem też tych, którzy od razu po spowiedzi poszli do, na przykład tutaj do tego namiotu spotkania. A mówię to dlatego, ponieważ pamiętam trzeci Eksodus Młodych. Wtedy jako też jeden właśnie z organizatorów, wiadomo, człowiek zawsze ma na sercu, żeby dopilnować wszystkiego. Już po tych wszystkich spotkaniach, po całym dniu, po koncercie, pamiętam, godzina druga w nocy, pomyślałem sobie, człowiek nie śpi, nie może zasnąć, przejdę się po polu namiotowym, zobaczę, jak to wszystko wygląda, czy już wszyscy śpią, czy jest cisza i spokój. I zachodzę właśnie pod ten namiot, który zawsze tutaj stoi przed sceną. I w rogu tego namiotu, na kalimacie, pamiętam tą scenę bardzo dokładnie i to spotkanie, siedzi dziewczyna, młoda osoba, dzisiaj pewnie już dorosła, już mająca nawet 10 lat, może 30, no dobrze, niech będzie, żebyśmy się nie postarzali. I pytam się, co się stało. O drugiej w nocy, nie w namiocie, nie śpi, tylko siedzi i pytam się, co się stało. Ona mówi mi do mnie, przysiędzę, ja nie byłem ci u spowiedzi. No i zaczęła się taka rozmowa, która trwała do trzeciej. Wtedy już wiedziałem, że będę miał nockę do tyłu, ale warto było. Trwała ta rozmowa bardzo długo, zakończyła się właśnie spowiedzią. Ta walka, ciągła walka o to, czy faktycznie wstać i pójść do spowiedzi, czy otworzyć się przed Panem Bogiem, czy wyrzucić to z siebie. I widziałem właśnie też to samo, co dzisiaj u was. Było ciężko, bardzo długo się przemywała, żeby otworzyć się, żeby wyznać swoje grzechy. To naprawdę, to była, widać było tą walkę w niej, bardzo ogromną. Później widziałem też łzy, a na drugi dzień widziałem, jaka ta osoba była szczęśliwa, bo przystępowała do Komunii Świętej, były też i różnego rodzaju nabożeństwo uwielbienia. Moi drodzy, mówię to dlatego, że pomimo, że dzisiaj nie skorzystałeś z tego sakramentu, to ten czas Eksodusu jest do tego, żeby właśnie poukładać sobie z Panem Bogiem relacje. Ja wiem, że toczy się w twoim sercu walka. Ja wiem, że masz może opór, może coś, jakąś blokadę w sercu, ale pamiętaj, że Pan Bóg na ciebie czeka. Ty nie musisz Go szukać. On ciebie szuka. Wykorzystaj ten czas Eksodusu do tego, żeby sobie poukładać w życiu. Moi drodzy, kto nie lubi, chciałem wam zadać pytanie, kto nie lubi z was, jak życie jest poukładane, stabilne i normalne, bez problemów? Kto nie lubi z was takiego swojego ciepełka? Kto nie lubi, jak nie musi robić coś więcej, co się wymaga od niego? Nie wiem jak wy, ale ja tak czasami teraz mam, szczególnie teraz, kiedy jestem w parafii, gdzie to jest parafia wiejska, jest cisza, spokój. Niektórzy pytają, co tam robisz, to ja mówię, no odpoczywam, ptaszki śpiewają, kury gdaczą, prawda, i tak dalej. I mam takie coś, że właśnie, żeby się odsunąć na bok, pobyć sam ze sobą, nic nie robić, nic nie zmieniać, bo to takie właśnie daje poczucie bezpieczeństwa. Natomiast co, jeśli takie życie trwa trochę dłużej
A my poprzez takie stanie w miejscu tak naprawdę się cofamy i się nie rozwijamy. Czym jest zmiana? Co nas, co Ciebie przed nią powstrzymuje? Co to znaczy właśnie wstać i żyć? Co to znaczy pójść za Jezusem? Właśnie na te pytania chciałbym dzisiaj poszukać razem z Tobą odpowiedzi. Bo boimy się, że jak coś będziemy chcieli zmienić, to coś stracimy, co było wcześniej dla nas dobre. Narzekamy, że nic w naszym życiu się nie zmienia, zwalamy winę na wszystko wokół, tylko właśnie nie na siebie. Zwalamy na przyszłość, na Boga, na jakieś cechy charakteru, na innych ludzi. Najgorzej jest, jak przykładowo mamy jakąś sytuację ciężką i ona już trwa tak długo, że przywykliśmy do niej i nauczyliśmy się w niej żyć. Czasami jest tak z naszymi wadami, grzechami, że po prostu no po co to zmieniać, jak przecież mi wszystko dobrze. Po co coś naprawiać, jak i no już nie w tym wszystkim, co jestem. Wiem, że to mi szkodzi, to niszczy moje życie, no ale tak mi jest dobrze. Co to jest zmiana? Zmiana to nie jest efekt, bo efekt to jest tylko końcowy. Ale zmiana to jest proces, to jest doświadczenie. Proces, w którym człowiek porzuca swoje dawne postawy, aby żyć inaczej. I w tej drodze towarzyszy nam wiele trudnych sytuacji, bo nie jest łatwe przepracować w sobie tematy, o których nie myśli się na co dzień. To też i wymaga odwagi, odnalezienia prawdy o sobie i takiego popatrzenia na to wszystko, co do tej pory i co jest za mną. Można polec, można upaść, przy tym nie raz, nie dwa, nie trzy, ale więcej razy. Cierpienie też może być na tej drodze, na drodze zmiany naszego życia. Bo przecież prawda boli, ale prawda jest wyzwalająca. I dlaczego zmiana to doświadczenie? Bo na tej drodze doświadczamy, na tej drodze odkrywamy, na tej drodze przepracowujemy, wybaczamy. Wreszcie, co to znaczy wstań i żyj? To nic innego, jak pójść za Jezusem. Dzisiaj słyszysz, jak mówi do siebie Jezus w Ewangelii. Dlaczego tak bezczynnie stoisz? Na co czekasz? Czego nic nie robisz? Jezus Ciebie zaprasza do tego, abyś na nowo poszedł za Nim, Jemu zaufał. Jak to zrobić? Chciałbym Ci zostawić taką zasadę czterech słów. Zawierzyć, czyli zaufać, szukać, słuchać i patrzeć. Zawierzyć, zaufać Panu Bogu. Zaufanie to jest ryzyko. Zaufanie to to, że ktoś mi przyjdzie z pomocą. Być może, że kiedyś się sparzyłaś na tym, że komuś zaufałaś, a on to, ktoś to wykorzystał. Nie jest tak z Panem Bogiem. Za każdym razem, kiedy Jemu coś zawierzam, trudne sytuacje, kiedy Jemu zaczynam jeszcze bardziej ufać, to widzę, że On to wszystko zaczyna poprzez te sytuacje mnie prowadzić i pokazywać, którędy jest droga do wyjścia. Trudno zaufać, trudno oddać, bo człowiek chciałby sam po swojemu to urządzić, zrobić. Czasami, kiedy ja mu zaufam, to wszystko się zmienia o 180 stopni. Ale widzę po tym, że warto. Szukać. Czy tak naprawdę Boga musimy szukać? Czy to nie jest tak, że On nas ciągle szuka, a my się przy Nim chowamy? Po prostu daj się Panu Bogu znaleźć. Słuchać. Niby proste, ale jednak trudne.
Trudno nam słuchać innych, Boga. Już lepiej słuchamy siebie. Też nie do końca. A w cichości serca Bóg mówi. I wreszcie patrzeć. Byłem dzisiaj w kaplicy adoracji. Naprawdę, nie trzeba nic mówić. Wystarczy popatrzeć na Najświętszy Sakrament, na Niego. Właśnie po to, żeby zobaczyć to prawdziwe oblicze kochające. Zawierzyć, szukać i patrzeć. Zasada czterech słów. I chciałbym, żebyś tą zasadą został i w tym czasie spotkania Eksodusu, ale także i na swoje życie. A wtedy zobaczysz, co to znaczy naprawdę wstać i żyć. I warto, żebyś sobie też postawił pytanie, kiedy zmieniłaś, czy zmieniłaś coś ostatnio w swoim życiu? Jeśli nie, to ten Eksodus, to spotkanie jest właśnie tą szansą, tym darem od Pana Boga, aby coś wreszcie zrobić ze swoim życiem. W 2015 roku byłem na spotkaniu Strefa Chwały Festiwal Muzyków Chrześcijańskich w Starym Sączu. I tematem tego spotkania były właśnie słowa piosenki, tego hymnu, który później powstał, Powstań i żyj. Taki jest tytuł tej piosenki. I chciałbym na koniec zostawić Ciebie właśnie z tymi słowami. Powstań i żyj, chociaż wokół mrok. Powstań i żyj, dobro wielką ma moc. Powstań i żyj, choć upadłeś nieraz. Jezus doda Ci sił. On zmartwychwstał, byś żył. Amen.